Poleciał już? Odleciał, tak. Witajcie kochani, dzisiaj startuję do Was z projektem Denko, nawiązując do przylatującego samolotu. Także czas, start. Jest tutaj kilka produktów. Pierwszy produkt mojego męża. Wykończył L'Occitane, woda toaletowa, a tutaj nazwa, nawet się nie pokuszę, aby to przeczytać. Francuski nie jest bliskim mi językiem. Zapach bardzo piękny, sama mu to wybrałam i naprawdę mogę się rozkoszować wonią drzewa sandałowego, następnie jakiegoś kadzidła. Uwielbiałam ten zapach, on chyba też, ale jak zapytałam ostatnio, to co, kupić ci? Powiedział, nie, kupię sobie sam. Nie kupił sobie sam, kupiliśmy razem. Kolejna rzecz to już moja, płyn micelarny Garnier, znalazł się w odkryciach 2016 roku, jest moim ulubieńcem, zakupiłam już nową flaszkę, rewelacyjny produkt, tańszy od Bioderma, spełnia tą samą funkcję. Następna rzecz to jest Eddy Organics, organiczny olejek różany, bardzo, ale to bardzo przypadł mi do gustu. Co prawda nie wiem dlaczego, ale ja już taką dużą flachą się nudzę. Jak jest już 120 ml, to wiem, że te 20 ml ostatnie zużyję na ciało, ale ciało to też jest godne nasmarowania olejkiem, prawda? Także powiem szczerze, że olejek różany to jest taki olejek, który najbardziej ze wszystkich olejków działa na mnie przychylnie kosmetycznie. Czyli po prostu nie zostawia takiej bardzo tłustej warstwy na twarzy, nie klei się, nie jest taki, wiecie, za bardzo oleisty. Naprawdę produkt godny polecenia. Eddy Organics, dostępny, ja kupowałam na Amazonie, a gdzie Wy możecie kupić, to nie wiem. Być może w Polsce nie kupicie tego samego, ale na pewno jakiś inny olejek różany możecie kupić. I co jest ciekawe, on jest w ogóle bezzapachowy, ma taką pipetę, którą się, wiecie, nakłada jak jakaś miarka, cenzurka w jakimś laboratorium albo jak do jakiegoś lekarstwa i pisze, że redukuje zmarszczki, następnie rozstępy, można go stosować na twarz, na ciało i jakby przyspiesza odnawianie skóry, cokolwiek to by miało znaczyć. Jest w 100% organicznych i to najbardziej mi służy w tej buteleczce. Następnie mam dezodorant Chanel Chance. Powiem Wam, że ten dezodorant miałam chyba z 4 lata. Miałam go 4 lata, ale używałam go gdzieś pół roku na pewno. Ja nie wiem, ale miałam wrażenie, że ten dezodorant mi się nigdy nie skończy. Nawet z Polski leżał u mnie na półce, mówię, dobra, przeprowadzam się, zabiorę go. Jest tutaj, podczas transportu mi się wgiął, ten pojemniczek mi się złamał i powiem Wam, że tak przyzwyczaiłam się do tego, do tej buteleczki na mojej półce łazienkowej, że aż trudno mi się z tym rozstać. Chanel Chance, zapach bardzo piękny, kwiatowy, neutralny. Nie jest to zapach, który, wiecie, tak przygniata. Moim zdaniem godny uwagi, godny polecenia, latem idealny i naprawdę miałam wrażenie, że on się po prostu nie skończy. W pewnym momencie już kilka razy zaczęłam go używać jako odświeżacza powietrza w łazience. No ale cóż, w końcu się skończył i teraz mi przykro. Zakupię ponownie, na pewno jak będę widziała, w dobrej cenie. Następna rzecz to wykończyłam tuż do rzęs, przepraszam, Laura Mercier. Już w zasadzie tą szczoteczkę, wiecie, tak obracałam, nawet pokusiłam się o to, aby ją delikatnie zwilżyć wodą i jeszcze tam coś wycisnąć. No teraz już niczego się nie wyciśnie. Idealny tusz, na pewno go zakupię, jak mi się ten, który aktualnie używam, a jest to z It Cosmetics Superhero, chyba tak, skończy, to zakupię albo tamten It Cosmetics, albo ten Laura Mercier, bo naprawdę godny polecenia i ma taką fajną, precyzyjną szczoteczkę, popatrzcie sami. I następna rzecz, to jest z mojego kalendarza adwentowego, była taka kulka lawendowa, jeśli byliście ze mną
oglądaliście mnie w grudniu w moim vlogmasie, to mogliście zauważyć, że była tam taka lawendowa kulka. I to jest za bardzo, nie wiem jaki to jest produkt, jakiej firmy, pisze Airport Boulevard, Mi Bev, tak to się chyba nazywa. Jak użyłam tej kulki przedwczoraj, kąpiąc się z Tosią, to się powiedziała: mamo, co ty wsypałaś, proszek do prania. Tak mocno pachniało i tak drażniąco, że ona mówi: mamo, moja skóra cała będzie śmierdziała proszkiem. Także totalnie nie polecam. Ta lawenda była taka, wiecie, lawenda z próbki, a nie lawenda z pola. Nie miało to nic wspólnego z naturalnym zapachem lawendy. I szampon. Tak, to są takie jakby dwa buble dzisiaj również w projekcie Denko. Nawilżający szampon z masłem shea, naturalnym, surowym. Powiem Wam, że ten szampon wprawił mnie w zakłopotanie i to kilka razy. Umyłam sobie nim włosy, spłuknęłam, starałam się je wysuszyć i mówię: kurczę, nie da się wysuszyć moich włosów. O co chodzi? Czyżby Olaplex tak działał, gdzieś tak się mocno przykleja do moich włosów? Ale nie. Dlaczego by to tak akurat dzisiaj miało zadziałać Olaplex na moje włosy? Spłuknęłam jeszcze raz, innym szamponem myjąc włosy, było ok. Pomyślałam: kurczę, może ten szampon jest dla mnie po prostu za ciężki. I właśnie dwa dni temu, kąpiąc się z Tosią, umyłam jej włoski tym szamponem. I Tosia na drugi dzień mówi: mamo, ja dotknęłam moich włosów, a one są takie po prostu sticky, takie klejące. Ja mówię: Boże, to ten szampon. Naprawdę szampon, który po raz pierwszy w życiu, coś takiego mi się zdarzyło, nie da się go zmyć za pierwszym razem. Czyli nie da się go w ogóle spłukać. Myjecie nim włosy, a on w ogóle ich nie myje, tylko on je po prostu okleja. I żeby dopiero spłuknąć ten szampon, zmyć ten szampon, przepraszam, to musicie go zmyć zupełnie innym szamponem, takim bardziej oczyszczającym. I tutaj Bumble Sunday sprawdził się w 100%. Także jeśli macie, nie wiem, bardzo suche włosy i chcecie je naoleić, naoliwić, to myjcie sobie tym szamponem włosy. Ale ja rezygnuję, dziękuję bardzo, podaruję go komuś. Nawet mam taką jedną blondynkę na oku. I ostatnia rzecz, Aveeno, to jest niby brightening, czyli rozjaśniający, wiecie, znacie ten ból, dlatego pewnie go kupiłam, rozjaśniający zmywacz do twarzy. No nie wiem, jak zmywacz może rozjaśnić, rozświetlić, nieważne. W każdym razie połaszczyłam się chyba na Jennifer Aniston, która na zdjęciu była przy tych produktach. Dramat. No po prostu firma dramat, znaczy to jest przez Johnson & Johnson robione, ale produkt jest tragiczny, jest tak napakowany chemią, jest tutaj PEG, jest tutaj wszystko, co by mogło się złego przytrafić człowiekowi w tubce zmywacza do twarzy, to tutaj jest. Nigdy w życiu tego nie zakupię, mam to pod prysznicem, już normalnie zmywam się cała tym produktem. Nie wiem, co takie osoby popularne, aktorki, piękne kobiety, kobiety sukcesu, co kusi je, aby wystąpić w reklamach takiego dziadostwa. No, znaczy, wiadomo, co kusi je, ale mnie by nawet to nie skusiło. Za żadne pieniądze nie zareklamowałabym takiego produktu, który jest takim kiczem. Totalny, beznadziejny kicz, jak dostanie się do oka, to szczypie niemiłosiernie. Nie wiem... Nie wiem w ogóle, po co tą energię, zużywać, po co ten plastik produkować na taką hałę. Totalne dziadostwo, wyrzucam do kosza, zaraz nie będę się z tym dziadostwem męczyła. I to tyle, sorry za te ostatnie sekundy mojej bulwersacji, ale no naprawdę produkty dwa ostatnie mnie wyprowadziły z równowagi. Ten mnie trochę rozśmieszył, powiem szczerze, ale ten mnie po prostu załamał. I to w zasadzie tyle. Jak będę coś miała nowego z fajnych rzeczy kosmetycznych, to Wam na pewno dam znać. A tymczasem w następnym filmiku po cichu zapraszam Was do mojej garderoby. I to byłoby tyle. Mam jeszcze do Was pytanie. Proszę w komentarzach napiszcie, jakie byście chcieli filmiki widzieć na moim kanale i
o co byście chcieli zapytać, jeśli chodzi o moje zamieszkiwanie w Stanach Zjednoczonych? O jakie różnice Wam chodzi? Bo ciągle pytacie mnie, jakie są różnice, no ale to musicie pytanie bardziej sprecyzować. To ja oczywiście na wszystko odpowiem. Trzymajcie się ciepło. Czerwony całus do Was wędruje. Pa, pa.